Nie tak dawno na targach E3 zapowiedziane zostało The Elder Scrolls 6. Oczywiście nie pozostało to bez echa i w całym internecie znów ożył temat, gdzie udamy się w nowej części The Elder Scrolls. I mimo, że pokazany został tylko krótki teaser, to ma on ponoć sugerować miejsce akcji przyszłego Tessa. Ja jestem Sargon i postaram się wtrącić swoje dwa zdania do tego tematu. Zapraszam do odcinka. Na początku jeszcze krótka informacja. Wiem, że powstało już mnóstwo filmików na ten temat na angielskim YouTube, jednak ja nie przepadam za oglądaniem anglojęzycznych filmów i jeśli nie posiadają one napisów, to ich nawet nie oglądam. Nie widziałem żadnego z tych filmów, więc jeśli istnieje jakieś podobieństwo między nimi a moim, to od razu mówię, że jest ono przypadkowe, choć wątpię, żeby jakiekolwiek w ogóle istniało. Skoro to już zostało wyjaśnione, to przejdźmy do sedna filmiku. Uniwersum The Elder Scrolls przedstawia wielki świat. I mimo, że w większości miejsc jeszcze w ogóle nie postawiliśmy stopy, to akcja wszystkich gier z serii The Elder Scrolls toczy się na kontynencie Tamriel, nie licząc kilku wypadów do otchłani. Kontynencie, który znajduje się na planecie Nirn. Planecie, która jest tylko częścią jeszcze innych tworów, o których nie zamierzam się w tym odcinku wypowiadać. Zmniejszmy więc skalę i skupmy się na samym Tamriel. Po części można powiedzieć, że cały kontynent został już przez nas odwiedzony. I wcale nie mam na myśli tutaj The Elder Scrolls Online, gdyż już pierwsza część serii, czyli Arena, pozwala nam odwiedzać miejsca na całym Tamriel. Drugi z kolei, Daggerfall, zabierał nas do Wysokiej Skały oraz fragmentu Hammerfell. I to nie całej Wysokiej Skały, gdyż północne rejony tej prowincji były dla nas niedostępne. Bardziej prawdziwe byłoby stwierdzenie, że udajemy się w rejon Zatoki Iliak, ale nie roztrząsajmy już tego tematu. W Morrowindzie również nie odwiedzaliśmy całej prowincji, gdyż nasze stopy postać jedynie mogły na wyspie Vardenfell i paru pobocznych wysepkach, a w dodatkach odwiedzaliśmy Twierdzę Smutku, czyli stolicę Morrowind oraz formalnie należącą do Skyrim wysepkę Solstheim. W Oblivionie udostępnione zostało nam całe Cyrodiil, zaś w ostatniej singlowej części prowincja Skyrim. Dodajmy jeszcze The Elder Scrolls Online, gdzie zwiedziliśmy naprawdę masę terenu rozsianego po całym Tamriel. W takim wypadku umiejscowienie akcji gdzieś poza Tamriel teoretycznie wcale nie wydaje się takim głupim pomysłem. Gdzieś w takim miejscu jak Akavir. Pragnę się tutaj oczywiście powołać na film stworzony przez TV Gry, który właśnie taką koncepcję proponował i po obejrzeniu ich filmu uznałem, że właśnie ją uważają za najbardziej prawdopodobną. Ogólnie to zachęcam do obejrzenia ich materiału, jednak po tytule mojego filmu już zapewne wiecie, że według mnie ta koncepcja nie jest zbyt realna. Dlaczego? Przeanalizujmy kilka kwestii. Obecnie, patrząc na oś czasu uniwersum, znajdujemy się w czwartej erze. Konkretnie rok 201 tejże ery. Wtedy właśnie ma miejsce akcja Skyrima. Jak dotąd, wszystkie główne części The Elder Scrolls następowały chronologicznie po sobie, nie zabierały nas wstecz. Tak więc wiemy, że wydarzenia z Areny miały miejsce przed wydarzeniami z Daggerfalla i tak dalej, i tak dalej. Można więc przypuszczać, że akcja The Elder Scrolls 6 także będzie miała miejsce po akcji Skyrim. A teraz przyjrzyjmy się obecnej sytuacji na Tamriel. Możemy wyróżnić dwie główne siły, potężne aldmerskie Dominium i upadające Cesarstwo. Innymi niezależnymi organizacjami, które można by uznać za państwa, są Argonia, czyli Argonianie, którzy odeszli od Cesarstwa, to, co pozostało po Morrowind, po najeździe ludzi jaszczurów i Hammerfell, które zdołało obronić swoją niezależność przed Dominium. Jak to ma się do koncepcji przedstawionej przez TV Gry? No moim zdaniem nijak. TV Gry uznało, że TS6 może poruszać wątki kolonizacji Akaviru. Tylko kto mógłby ten Akavir kolonizować? Obecnie znajdujemy się w momencie zimnej wojny między Dominium a Cesarstwem. Bethesda w Skyrimie tak naprawdę rozpoczęła w lore Tessa wątek wielkiej wojny między ludźmi i elfami. I zanim nie zostanie on zakończony, to wątpię, ażebyśmy się do Akaviru udali. Kontynent ten leży na wschód od Tamriel, więc wątpię, żeby Dominium, którego ziemie leżą na południowym zachodzie Tamriel, było zainteresowane kolonizacją tych ziem. Cesarstwo całkowicie odpada, bo jest cały czas niesamowicie osłabione i szykuje się na kolejną wojnę z Altmerami. Kto więc nam pozostaje? Argonianie, którzy wolą izolować się od reszty świata, mają kolonizować Akavir? Czy może niemal nieistniejące Morrowind? A wątpię, by Bethesda pozostawiła od tak wątek ludzko-elfiej wojny.
Skyrim osiągnął niesamowitą popularność. Większość graczy zna ten wątek i na pewno zainteresowani są jego zakończeniem. Motyw kolonizacji dużo bardziej pasowałby do wcześniejszych czasów, gdyby Bethesda nie rozbiła w Skyrim cesarstwa, które było jednością przez wszystkie poprzednie części. Moim zdaniem, jedynie gdy Tamriel będzie zjednoczony, w serii The Elder Scrolls może dojść do takiej sytuacji, gdy zobaczymy, jak mieszkańcy tego kontynentu kolonizują Akavir. A samo umiejscowienie akcji we wzorowanym na wschodniej Azji Akavirze, mimo ogromnego rynku gier na wschodzie, wcale nie musiałoby wyjść z serii na dobre. TV Gry zwróciło jeszcze uwagę na fakt, że praktycznie wszystkie prowincje odwiedzamy w Teso, więc umieszczenie akcji w jednej z prowincji Tamriel może zaszkodzić obydwu tym grom. Nie zgodzę się z tym, gdyż wielu fanów serii odrzuciło Teso od razu, z racji tego, że jest to MMO. I mimo tego, że sądzę, że jest to głupota, to faktem jest, że bardzo dużo graczy Scrollsów w Teso nie grało. Wróćmy jeszcze do tematu ludzko-elfiej wojny, o której rozmawiamy. Na pewno temat ten w pewien sposób w szóstej części zostanie poruszony. Niezależnie od tego, czy Bethesda zdecyduje się odbudowywać cesarstwo, czy je całkowicie zlikwidować. Choć osobiście liczę na ten pierwszy scenariusz, gdyż jak już mówiłem, ze Zjednoczonym Cesarstwem mieliśmy do czynienia przez zdecydowanie większą część serii. Oczywiste jest to, że wątek szóstej części nie będzie bezpośrednią kontynuacją poprzedniczki. Nie będziemy poznawać dalszych losów Smoczego Dziecięcia. The Elder Scrolls to nie Gothic czy inny Wiedźmin. Akcja gier z serii ma miejsce w zupełnie innych lokacjach, a czas pomiędzy kolejnymi częściami to różnica od kilku do nawet kilkuset lat, jak było w przypadku Skyrim w porównaniu do poprzedniego Obliviona. Mimo tego, że możemy znów przenieść się kilkaset lat do przodu, to wątpię, by Bethesda porzuciła ten wątek, bez jakiegoś przynajmniej dość rozbudowanego rozwiązania go. Gdzie w takim razie udamy się w kolejnej części The Elder Scrolls, bo cały czas tego nie wyjaśniłem? Tutaj podobnie mogę nawiązać do innego materiału na YouTube, tym razem do filmiku Erevara, w którym jest to wyjaśnione. Polecam sobie go obejrzeć. Erevar wykluczył praktycznie wszystkie prowincje poza Wysoką Skałą i Hammerfell. I mogę się z tym zgodzić, z małym wyjątkiem odnośnie Elsewhere. W tej prowincji występują nie tylko gęste lasy, mamy też pustynię, więc krajobraz Tissera wcale nie byłby aż tak sprzeczny z wizją tej prowincji. Mimo to wątpię, że udamy się do tej krainy wbrew jękowi zawodu wszystkich fanów naszych ulubionych kotków. Już w moim starym filmiku na temat The Elder Scrolls 6 wypowiadałem się, że najbardziej prawdopodobne są właśnie Wysoka Skała lub Hammerfell. Jednak w przeciwieństwie do Erevara nie uważam, że są to złe opcje. Po pierwsze, osobiście sam lubię obydwie terasy i bardzo często nimi gram, czy to Bretonem, czy to Redguardem. Odrzucając jednak osobiste preferencje, to obydwie te prowincje mają sporo ciekawego do zaoferowania. Po pierwsze, poza losami wymienionych przed chwilą ras, moglibyśmy także bliżej poznać orków, których losy powiązane są z obydwiema tymi prowincjami. W High Rock moglibyśmy jeszcze być może napotkać jakichś mieszkańców pogranicza, bliżej pewnie znanych jako renegaci. A u samych podzielonych na kilka małych królestw Bretonów można by stworzyć jakiś ciekawy wątek. Krajobrazy Wysokiej Skały mogłyby być dość podobne do Skyrim, choć mielibyśmy mniej ośnieżonych obszarów na rzecz zielonych lasów. W Wysokiej Skale mamy też niesamowicie ważną budowlę, adamantytową wieżę, najstarszą budowlę na Tamriel wybudowaną przez bogów. I wokół niej można by było skupić główny wątek. A zwierzątom dodatkowo powiązane są elfy, co mogłoby też w pewien sposób kontynuować motyw wojny, o której wcześniej mówiłem. Hammerfell to też nie jest zła opcja. Dostalibyśmy trochę arabsko-pustynnych tematów, co wprowadziłoby chociaż namiastkę tej egzotyki, jaka miałaby miejsce w którejś z elfickich czy zwierzoludzkich prowincji. Hammerfell jednak to wbrew pozorom nie jest jedynie pustynia. Mamy tam także inne krajobrazy, więc moim zdaniem to akurat nie jest żaden problem. W Hammerfell ponownie natykalibyśmy się na pozostałości Dwemerów, a sami Redguardi są bardzo ciekawą rasą, wyróżniającą się wśród innych ludzkich ras. I można by nawet poruszyć jakieś piracko-żeglarskie tematy, gdyż nawet sami Redguardi przypłynęli do Hammerfell z innego kontynentu. To właśnie Hammerfell uznaje za najbardziej prawdopodobną opcję w The Elder Scrolls 6. Ostatnią możliwością jest umieszczenie obydwu tych prowincji. I mimo, że wydaje się to dość mało realne, to miałoby to spory sens. Losy Bretonów i Redguardów często były ze sobą powiązane, a bardzo ważnym punktem regionu jest Zatoka Iliak, która znajduje się właśnie przy obydwu tych prowincjach. Byłby to też pewnego rodzaju hołd dla Daggerfalla, w którego jednak ogromna większość graczy Scrollsów nie grała.
Gdyby Bethesda rzeczywiście umiejscowiła akcję w tych dwóch prowincjach, to mielibyśmy prawdziwą mieszankę kultur, krajobrazu i klimatu. Nic tylko czekać. Nieważne jednak, jaką decyzję podjęła Bethesda, czekam z niecierpliwością na dalsze wieści odnośnie TES 6. Chociaż powoli zwiedzam sobie tereny wysokiej skały w Teso, to już nie mogę się doczekać momentu, gdy będę mógł zagrać sobie w pełnoprawną część The Elder Scrolls. Mam nadzieję, że film was zainteresował i czekam na wasze opinie. Czy zgadzacie się ze mną? Czy może macie jakieś własne opcje? Liczę na ciekawe komentarze z waszej strony. A z mojej strony to by było na tyle. Oceńcie ten odcinek i zapraszam na inne filmy na moim kanale. Cześć!